Przelegu raz dwa. Kiedy Bóg do nas mówi, czasami zdarza mi się popełnić jakiś grzech, jakieś zło. Czasami myślimy, że niemożliwe, żeby Bóg tak chciał. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. O której masz się stawić w stolarni? O 16. Drugi koniec kraju jest, nie? I co, pękasz? Bez rady. A co, nie macie gdzie spać w tej stolarni? W jakiej stolarni? A skąd jesteś? Księdzem jestem. To ja przedstawię. Zaprowadzę do proboszcza, ucieszy. Głowo, Wojciech. Ksiądz Tomasz. Myślę, kto mógłby mnie zastąpić. No ale co, przejdź wszystko? I nie tylko. Widziałem tablicę ze zdjęciami. Bóg tak chciał. Bóg chciał zabić 7 osób? Słyszałem, że ksiądz wypytuje o tego kierowcę. Nawet rozumiem ciekawość, tylko śledztwo jest już zamknięte. Mam prawo rozmawiać z wiernymi o czym tylko chcę. Żadne seminarium nie przyjmiecie z wyrokiem. Pani Lidia, to co nieco mi już księdzu opowiadała. Tak? Po co wszystko rozpierdalasz, co? Bo wiecie, w czym jesteśmy dobrzy? W skreślaniu. Wskazywaniu palcem. Wybaczyć to nie znaczy zapomnieć. Wybaczyć to kochać. Kochać kogoś pomimo jego winy. Jakby nie była.